na początku października, może nawet już troszeczkę wcześniej, zaczęłam zmagać się z takim odrętwieniem prawej ręki. Miałam wtedy jeszcze lekcję na saksofonie, myślałam, że jest to związane jak gdyby z saksofonem, wiecie, on coś tam troszeczkę waży i tak dalej, i myślałam, że to jest to. Drętwiała mi ręka, drętwiał mi tutaj ten środkowy palec, potem drętwiał mi kciuk, potem ten palec mi drętwiał, potem trochę tak jakbym miała zachwianie w ogóle równowagi, trochę miałam wrażenie, że mam jakieś takie problemy w ogóle z oczami i tak dalej. I wiecie, zaczęłam sobie troszkę chodzić na rehabilitację. Chodziłam sobie na rehabilitację, natomiast po różnego rodzaju masażach było deko lepiej, ale generalnie problem dalej wracał. I dokładnie chyba 19 października zrobiłam sobie rezonans magnetyczny, ponieważ człowiek, który mnie masował, powiedział: słuchaj, zrób sobie rezonans magnetyczny, musimy w ogóle zobaczyć, co jest przyczyną i co jest powodem tego, że masz takie problemy. Kiedy zrobiłam sobie rezonans magnetyczny, ja to wstawię do zdjęcia tego rezonansu, wyszło mi, że mam kilka przepukli, z tym, że dwie chyba są małe, a dwie są duże i jedna z nich uciska mi na rdzeń kręgowy. Przestałam grać na saksofon, dlatego że jak zaczęłam w niego dąć, to odczuwałam coś takiego, że po prostu za chwilę chyba mogę zemdleć. W ogóle ciemno mi się robiło w ogóle w oczach, więc postanowiłam, że nie gram. I teraz chcę wam powiedzieć coś ważnego. Ja nie mam też czasu w tej chwili na to, żeby zmagać się z pewnymi w ogóle rzeczami, więc postanowiłam, że skorzystam z pomocy i z mocy tych w naszym zespole, którzy chodzą w darach uzdrawiania. To był czas, kiedy pojechaliśmy z Arturem w październiku bodajże. Gdzie jest Krystian? W październiku to było? Chyba tak. W październiku byliśmy u Krystiana i Krystian był pierwszą osobą, która nałożyła na mnie ręce. Było to bezemocjonalne, zjedliśmy sobie zupkę z mięskiem, potem ja powiedziałam o swoim problemie, Krystian nałożył na mnie ręce, uwolnił Bożą moc i ja w tą Bożą moc uwierzyłam. Potem bodajże, nie, wcześniej jeszcze Malwinka się o mnie pomodliła. No i za każdym razem tak naprawdę, kiedy się spotykałyśmy, Malwina uwalniała we mnie Bożą moc i ja w to wierzyłam. I ostatnią osobą, która się o mnie modliła, to był właśnie Szymon, pastora Grzegorza Mędrzyka z Bytomia. Byliśmy też wtedy tam i z uwagi na to, że chłopiec kilkakrotnie uzdrowił ludzi, tak, z problemów związanych z kręgosłupem, przedstawiłam mu swój problem. Chciałam: Szymon, ciocia ma taką i taką rzecz, czy mógłbyś się o ciocię pomodlić? Wiecie, on tą swoją dziecinną wiarą złapał mnie za rączkę i po prostu poprosił Pana Jezusa, żeby wszystko wróciło do normy, bo przecież ciocia musi mieć zdrowe rączki. I posłuchajcie, to jest tak, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec. Straszne miałam presję. Strasznie miałam presję, przynajmniej miałam takie wrażenie, że przestaję widzieć, że muszę iść i zrobić sobie okulary. Ale chcę ci powiedzieć dzisiaj, że wierzę w swoje uzdrowienie. Amen. Wierzę w swoje uzdrowienie. Jestem już ponownie umówiona na lekcję gry na saksofonie. Dalej chodzę na siłownię. Wierzę w to, że jestem zdrowa. Nie mam żadnych symptomów takich, jakie miałam na samym początku. Także dziękuję tym osobom, które też były zaangażowane, które mnie wspierały. Ja prawdopodobnie jutro umieszczę to zdjęcie tego rezonansu magnetycznego, ponieważ ja też w międzyczasie zrobiłam sobie konsultację u neurochirurga. Chciałam wiedzieć w ogóle, jakie mogę ewentualnie mieć konsekwencje, więc moja wizyta u neurochirurga trwała 15 minut. Kiedy weszłam i pokazałam mu w ogóle swoje wyniki, więc spojrzał w ogóle na mnie i powiedział: natychmiast operacja. Natychmiast operacja, natomiast z uwagi na to, że jestem wierząca, jeszcze mówi do mnie: jeśli się Pani podoba, to ja tą operację mogę Pani wykonać, więc ja mówię: tak, podoba mi się Pan, ale nie zamierzam do Pana więcej przychodzić. Odmówiłam operację, zdecydowałam się na pomoc, że tak powiem, Boga. Przyjęłam uzdrowienie od osób, które chodzą w darze uzdrawiania, także dziękuję Wam, kochani, że pomogliście mi, że zaangażowaliście się też w moje życie. Dziękuję też wszystkim, którzy w tym czasie z grupy wstawili, czy wstawiali się o mnie, także jestem zdrowa i dziękuję Wam.